Dziś zajmiemy się tą bestią. Będziemy testować Ryzena 5800X z pamięcią 3D Cache. I jest to bardzo wyjątkowy procesor, zwłaszcza dla graczy, bo okazało się, że dzięki większej ilości cache ten procesor jest w stanie dorównać albo w niektórych grach przegonić i9 12 generacji, kosztując przy tym mniej. I po testach, moim zdaniem, ten procesor to jest wręcz idealna opcja dla osób, które nadal siedzą na Ryzenach pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji. I jeżeli ktoś z Was ostrzy sobie ząbki na upgrade, to zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. A i taki spoiler, ten procesor działa też na niektórych płytach X370 i B350, ale o tym nieco później. W pierwszej kolejności zacznijmy od początku. O co ten cały raban z tą pamięcią 3D V-Cache? Patrząc na surową specyfikację i porównując Ryzena 5000X 3D do 5800X, który debiutował ponad 1,5 roku temu, no cóż, niewiele się zmieniło. Ot mamy tyle samo rdzeni, nowszy procesor ma co ciekawe zegary niższe o 200 MHz i jedyne co mamy ekstra to ten cały 3D V-Cache. I sam 3D V-Cache to jest bardzo ciekawa technologia, bo wygląda to trochę tak, jakby AMD zrobiło taką klapsznitę i wrzuciło pomiędzy chiplety AIHS dodatkowy cache. Aha, bo teraz 70% widzów będzie zastanawiało się, co to jest klapsznita. No jak macie kanapkę z dwóch kromek chleba i macie coś pomiędzy, no, uniwersalne słowo na taką kanapkę, no come on. Dobra, to inaczej. AMD zrobiło warstwy. Wiecie, jak cebula. Widzimy to mniej więcej na tych obrazkach. AMD nieco spłaszczyło chiplety CCD, a na ich górę został wrzucony 3D V-Cache, więc mamy zastosowaną taką warstwową, piętrową budowę. I dlatego mówimy, że to jest 3D V-Cache, bo jest trójwymiarowe, że jakby warstwowe. Takie jest tutaj przesłanie. No dobra, wszystko pięknie, fajnie, ale jakim cudem ten procesor, jeżeli ma o 200 MHz niższy zegar, dzięki dodatkowemu cache'owi ma osiągać lepsze wyniki w grach? W pierwszej kolejności warto powiedzieć, czym jest pamięć cache i dlaczego jest ona tak ważna w grach. Otóż w dużym uproszczeniu pamięć cache możemy traktować jako pamięć, która jest bardzo blisko procesora i co za tym idzie, jest piekielnie szybka. Sporo szybsza niż RAM i o wiele szybsza niż jakikolwiek dysk SSD. I tłumacząc to na przykładzie gry, możecie sobie wyobrazić to w ten sposób, że procesor może więcej potrzebnych danych trzymać blisko siebie i nie musi wtedy odwoływać się tak często do pamięci RAM czy, nie daj Boże, do dysku twardego. Dzięki temu w niektórych przypadkach eliminowane jest wąskie gardło i procesor jest w stanie wykonywać niektóre operacje szybciej, co po prostu przekłada się na lepsze wyniki w grach. Haczyk jest jednak taki, że to nie jest uniwersalny wzrost wydajności. To nie jest tak, że każdy program będzie w stanie skorzystać z większej ilości cache'u. W niektórych przypadkach jest to praktycznie niezauważalne, a w niektórych przypadkach i często w grach jest zauważalne i to bardzo. Pomyślałem, że ciekawie będzie w tym teście użyć kilku starszych procesorów 8-rdzeniowych, 16-wątkowych pod AM4. Także oprócz nowego procka przetestujemy sobie też Ryzena 5800X. Przetestuję dla Was także 3700X, a także sprawdzimy sobie mojego starego Ryzena 1700. I akurat bardzo fajnie się złożyło, bo moja płyta na X570 obsługuje wszystkie Ryzeny, nawet te z pierwszej generacji, więc nie musiałem żonglować płytami. Po stronie Intela będziemy się głównie odnosić do flagowca, jakim jest i9-12900K. I tutaj takie małe sprostowanie. Niestety nie mam do swojej dyspozycji i7-12700K, która byłaby bardziej ciekawym porównaniem i bardziej adekwatnym cenowo, chociaż nie do końca. Zobaczycie ją w niektórych testach syntetycznych, bo kiedyś udało mi się przeprowadzić testy, jak składałem kompa dla kuzyna. No i nie mam też do porównania 12900KS, który jest w ogóle absurdalnie drogi i de facto jest to i9 z podbitym taktowaniem. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakie dokładnie części zostały użyte do przeprowadzenia tych testów. No i lecimy z tematem. Startujemy z grami, bo to w nich ma być w końcu największy wzrost. W Assassin's Creed Valhalla ciekawa sytuacja. Pomimo zastosowania 3080 Ti wąskim gardłem okazała się być karta graficzna.
Tylko biedny Ryzen 1700 znacząco odstaje od stawki. Po tym teście nie wiemy zbyt wiele. CSGO to natomiast domena Intela. Dodatkowy cache w tym tytule nie ma zbyt dużego znaczenia i Ryzen z 3D cache'em no nie jest dużo szybszy od poprzednikami. No to jak to jest z tymi obietnicami? No, na szczęście w Cyberpunku 2077 już się dzieje. 5800 z 3D cache'em jest prawie 23% szybszy od standardowego modelu. No i praktycznie zrównuje się z i9-12900K. Wow, to jest przeskok. A zwłaszcza gdy popatrzymy sobie na różnicę w zestawieniu z Zen 1 i Zen 2. No nieźle. W Doom Eternal 5800X 3D ma dokładnie taki sam wynik jak i9. Jednak prawda wygląda w ten sposób, że mamy tutaj klasyczny przykład wąskiego gardła ze strony karty, bo nawet oryginalny Ryzen 5800X był w stanie dobić do tej granicy dość blisko. Far Cry 6 nastąpiło trochę rozczarowanie, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że w tym konkretnym tytule zobaczymy przewagę czerwonych, ale no cóż, nie tym razem. Forza Horizon 5 i wyścig praktycznie łeb w łeb. 2 FPS różnicy to nie tak wielka różnica, chyba każdy się zgodzi i na dobrą sprawę mieści się ona w granicach błędu pomiaru. I zresztą bardzo podobna sytuacja spotyka nas także w Red Dead Redemption 2, gdzie pomimo domyślnych ustawień graficznych, czyli dość niskich, wąskim gardłem okazała się karta graficzna. I różnica między tymi dwoma CPU jest marginalna w granicach błędu pomiaru. No i na sam koniec został nam Wiesiek 3. Technicznie wygrywa tutaj Ryzen, ale różnica po raz kolejny jest bardzo niewielka. I co mówią nam te wykresy? Otóż to, co powiedziałem wcześniej, czyli że 3D cache, czy ogólnie dodatkowy cache, robi różnicę, ale nie zawsze. Tutaj przykładem może być CS, gdzie już prawdopodobnie pula cache'u jest zaspokajana przez 32 MB, tak jest to w starszym Ryzenie. Natomiast w innych grach, na przykład w Cyberpunku, było widać ogromny przyrost. I to jest właśnie tego typu rzecz, że to wszystko bardzo mocno zależy od danej gry, którą testujemy i od silnika tej gry, czy nawet wykorzystywanego API. I ciekawą sprawą jak dla mnie jest to, że przy wykorzystaniu 3080 Ti, która jak wszyscy chyba się zgodzą jest dość mocarną kartą, okazało się, że pomimo tego, że testowałem gry na Full HD, zdarzały się gry, w których dobijaliśmy po prostu do sufitu, gdzie to właśnie karta była wąskim gardłem. I jak gdy oglądałem testy premierowe właśnie tych Ryzenów, widziałem, że niektórzy recenzenci decydowali się na taki ruch, żeby na przykład Cyberpunka odpalić na ustawieniach średnich. I wtedy te różnice było bardziej widać, tak? Natomiast ja wyszedłem tutaj trochę z takiego bardziej realistycznego punktu widzenia, no bo zakładając, że jeżeli ktoś z Was ma 3080 Ti, tak, to już prawdopodobieństwo, że będziecie grali na rozdzielczości 1080p jest niskie. No ale już załóżmy taki scenariusz, no to jeżeli będziecie faktycznie grać w grę, czy serio będziecie grali na ustawieniach średnich po to, żeby mieć 200 klatek, a nie na ustawieniach ultra, gdzie macie 130? Ciężka sprawa. Nie zmienia to jednak faktu, że Ryzen z 3D cache'em jest naprawdę mocnym prockiem do gier. Na tyle mocnym, że w wielu przypadkach zrównuje się, czy czasami pokonuje, czy czasami delikatnie przegrywa z i9. I to jest z jednej strony niesamowite, bo mówimy tutaj o półtoraletniej architekturze, do której ktoś dokleił więcej cache'u i okazuje się, że nawet hej, teraz to możemy konkurować z i9, która ma dodatkowo jeszcze 8 rdzeni efficient, które wbrew pozorom wcale nie są takie słabe. Musicie jednak pamiętać tutaj o jednej rzeczy. Jeżeli mamy wąskie gardło na rozdzielczości 1080p, to na rozdzielczości 1440p czy 4K różnice wynikające z ogólnie zastosowania procesora będą jeszcze mniejsze, bo tam właśnie wąskim gardłem jeszcze bardziej będzie karta graficzna, można tak powiedzieć. Obydwa te procesory, i9 i Ryzen z 3D cache'em, to są piekielnie szybkie procki do gier. Musicie tylko mieć odpowiednio mocną kartę graficzną, żeby wykorzystać ich potencjał w pełni. No dobra, ale my tutaj tyle o tych wydajności w grach, a co z wydajnością syntetyczną? Cinebench R23 Ryzen z 3D cache'em okazuje się kapkę wolniejszy niż standardowy 5800X. Najpewniej przez niższe taktowania, i co jak co, ale tutaj i9 no
nie pozostawia suchej nitki na Ryzenach. Ale jak mówiłem wcześniej, trzeba pamiętać o tym, że dysponuje dodatkowymi 8 rdzeniami Efficient. 7-Zip i kompresja wydaje się korzystać z dodatkowego cache'u, co ma sens, bo kompresja często bazuje na słownikach, które są przechowywane w pamięci. W V-Ray 5 sytuacja jest analogiczna jak w przypadku Cinebench'a. Tutaj 3800X3D wypada nieco gorzej niż standardowy 3800X. Software'owe enkodowanie klipów H265 też nie czerpie jakoś dużo korzyści z dodatkowej ilości pamięci cache. Ciekawie sytuacja wygląda w programie Premiere Pro, który jest jednak większym kombajnem i niektóre operacje właśnie dzięki dodatkowej ilości pamięci cache śmigają szybciej. Jednak w tym teście i tak jest to bez podjazdu do procesora Intela. Dlatego już na samym początku powiedziałem Wam, że to jest procesor skierowany głównie do gier. Jeżeli patrzymy na zastosowania kreatywne, profesjonalne, kompilacje kodu, no to niestety, Ryzeny 8-rdzeniowe nie będą miały podjazdu do 8-rdzeniowego Alder Lake'a, który ma jeszcze dodatkowe 8 rdzeni Efficient. No tak, ale zerknijmy sobie jeszcze na ceny i z jednej strony wygląda to i dobrze, i słabo, w zależności jak na to popatrzeć. Ryzen z 3DV cache'em miał kosztować tyle co i 7, przynajmniej ja takie coś kojarzę. Niestety u nas w kraju tak nie jest. Do tego warto zwrócić uwagę, że fajnie przeceniony jest teraz 5800X, którego można wyrwać za 1600 zł. To jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś z Was gra głównie w gry, no to Ryzen będzie ciekawszą opcją, no bo de facto macie wyniki czasami lepsze, zbliżone, czasami gorsze niż i9, a kosztuje przy tym 500 zł mniej. Natomiast osoby, które robią coś więcej poza grami, no raczej skuszą się bardziej w stronę i7 czy i9, które jednak osiągają dużo lepsze wyniki, jeżeli chodzi o multicore score i do kompilowania kodu, do obróbki wideo, będą one po prostu lepsze. Oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej, bo nie mówimy tutaj w ogóle jeszcze o cenie platformy, która też swoje ma. A takiego Ryzena można posadzić nawet na X370. Niektórych. No właśnie. Dochodzimy do rodzynka, jakim jest wsparcie procesorów z serii 5000 na płytach z generacji 300, czyli X370B350. I na ten moment jest to różnie, bo niektórzy producenci, jak na przykład Asus, udostępnili już BIOS do swoich płyt i tam Ryzen z 3D cache'em działa normalnie. Tak samo praktycznie jak na X570, no tylko nie macie PCI Express 4.0, nie macie jakiegoś tam Precision Boost Overdrive, no i nie macie na przykład Resizable Bar. Ale to jest oczywiście zrozumiałe. Ja bardzo chciałem to sprawdzić, bo sam korzystam dalej z mojej płyty X370, płycie MSI X370 SLI+. Więc aktualizowałem BIOS do najnowszej wersji, wymieniłem procka, odpalam i dupa. Tylko świeci dioda CPU. Okazuje się, że MSI ma wpis na swoim blogu, gdzie to mówi, że faktycznie będzie wsparcie dla tych płyt z serii 300 dla Ryzenów 5000 i będzie ono pod koniec kwietnia. Mamy 11 maja. MSI, gdzie jest mój BIOS? Z drugiej strony nie napisali pod koniec kwietnia którego roku. Nie no, żarty na bok. Ja w MSI nie wątpię i z dwojga złego to chyba nawet wolę takie podejście, żeby ten BIOS był porządnie dopracowany i przetestowany, niż żeby wydać coś na szybko i żeby coś potem nie działało. Tak więc pewnie BIOS będzie, no tylko musimy na niego jeszcze poczekać. Tak więc jeżeli ktoś z Was ostrzy sobie ząbki, żeby wrzucić sobie Ryzena z serii 5000 na jakąś starszą płytę, w pierwszej kolejności obowiązkowo sprawdźcie, czy już jest BIOS dla Waszej płyty. Nie zmienia to faktu, że tak czy siak jest to naprawdę super sprawa, bo jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, bardzo wcześnie wskoczył na hype train z Ryzenami i na przykład ma jakąś starą płytę z 2017 roku, może okazać się, że aktualizacja BIOS-u wystarczy, możecie wrzucić tam Ryzena z 3D cache'em, który w grach jest praktycznie tak samo wydajny jak najnowsze i9. Do tego dorzucacie sobie kartę graficzną, która jest bardzo mocna i macie praktycznie topową konfigurację. Jedyne co zmieniliście to procesor i karta graficzna. No może zasilacz jak mieliście słaby. No i może RAM jak mieliście wolny. No i może chłodzenie jak mieliście małe.
Co nie zmienia faktu, że jest to rozwiązanie dużo lepsze i dużo tańsze niż po prostu pójście do sklepu i kupienie zestawu procesor plus płyta. I kurde, muszę przyznać, że jestem trochę pod wrażeniem, bo nie spodziewałem się, że prawie dwuletnia architektura po doklejeniu większej ilości cache'u będzie w stanie zagrozić w jakimś stopniu Alder Lake'om, albo nawet momentami ich przegonić, więc... Okej, jest to imponujące, robi wrażenie i podobnie jak Kamil mówił w swoim teście tego Ryzena, jeżeli to jest zapowiedź tego, co będą potrafiły Ryzeny na socket AM5, to ja chyba skoczę zaraz do sklepu po popcorn. Postawmy sprawę jasno, jeżeli ktoś z Was ma Ryzena, który ma więcej rdzeni, na przykład 12, macie jakiegoś tam 3900X, czy nawet macie 5800X, to... Tak co, nie wydaje mi się, żeby to był taki super, hiper upgrade. Myślę, że to jest bardziej procek skierowany do osób, które właśnie siedzą na pierwszej, na drugiej, na trzeciej generacji i chciałyby sobie po prostu zrobić upgrade kompa do gier. Super sprawa. Naprawdę polecam. No i jeszcze została nam ostatnia kwestia, czyli brak możliwości podkręcania tego procka. I szczerze mówiąc, ja mam co do tego bardzo mieszane uczucia i trochę mi się to nie podoba, bo była mowa, że wszystkie Ryzeny można było podkręcać poza tam jakimś pojedynczym Athlonem i to było spoko podejście. I nie podoba mi się trochę takie blokowanie tego na sztywno. AMD mówi, że to przez to, że mamy tutaj dodatkową warstwę, może być problem z odprowadzaniem ciepła z tych chipletów, że ten cache jest bardzo niestabilny pod zwiększaniem napięcia i że może się robić jakiś hazard po podkręcaniu. I okej, pewnie w tym, co mówią, jest sporo prawdy, ale z drugiej strony, no, dajcie się ludziom pobawić. No, zawsze podkręcanie to jest ryzyko, tak? Zawsze przy podkręcaniu można sobie coś uszkodzić. Więc jeżeli jest zwiększone ryzyko, to po prostu dajcie komunikat, że ej, ziomek, jest zwiększone ryzyko. Może lepiej tego nie rób. No, ale jak chcesz, to spoko. I myślę, że to by było takie zdrowe rozwiązanie. Chociaż tak z drugiej strony, no... Umówmy się, podkręcanie Ryzenów, zwłaszcza tych z serii 5000, nie było jakieś fenomenalne. Lepsze efekty można było uzyskać podkręcając Infinity Fabric, co da się zrobić na tym Ryzenie z 3D cache'em, więc to nie jest takie czarno-białe, jak to się czasami mówi. I jeżeli wierzyć plotkom, to podobno niektórzy producenci mają właśnie odblokować podkręcanie tego Ryzena z 3D cache'em, więc zobaczymy, czy rzeczywiście coś dodatkowego uda się z tych procków wyszarpać. Kurde, a jakby tak w ogóle zrobić film, żeby wrzucić 5950X do płyty X370, jak wyjdzie BIOS? To by było ciekawe. Ciekawy jestem, czy moja sekcja zasilania nie eksploduje wtedy. Okej, tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.